Jeśli miałbym nazwać jedną taką rzecz, która jest w polskiej szkole absolutnie pewna, to będzie to sprawdzian z mitologii na początku roku szkolnego i obecność mitologii na maturze. Jest to rzecz tak pewna, jak frustracja nauczycielki, która zostaje wychowawczynią klasy po raz 17 w karierze i przysługuje jej za to dodatek o równowartości dużej paczki chipsów. Albo jak to, że w pierwszym miesiącu nauki zgubisz wszystkie zeszyty poza jednym, który stanie się od tego momentu zeszytem od wszystkiego. Dla części uczniów powtórka z mitologii to będzie tak naprawdę powtórka z zeszłego roku, który przeciętny uczeń pamięta równie dobrze, co twój pies instrukcję, żeby nie skakać po tobie, jak wracasz do domu. Dla innych będzie to pierwsza porcja materiału, który odetnie wakacyjną sielankę i przypomni wszystkie wady naszego polskiego systemu edukacji. Żeby ten materiał nie trwał tyle, co dojazd do szkoły na 9 w aglomeracji miejskiej, omówienie najważniejszych mitów zostawiłem sobie na osobne odcinki. A jeśli potrzebujesz szerszego spojrzenia, patrzącego na mity jako część antyku, to polecam Ci mój materiał Antyk nie ma sensu. Linki w opisie i w ogóle w internecie są. Okej, let's go! Zacznijmy od sprawy stosunkowo prostej, czyli definicji. Mitologia to zbiór mitów właściwych dla jakiejś społeczności. Takie typowe społeczności omawiane w szkole, razem z ich lorem mitologicznym, to na przykład starożytna Grecja, starożytny Rzym lub też starożytny Egipt. Jeśli twój nauczyciel od polskiego chodzi do szkoły z kłem Wiedźmina albo młotem Thora na szyi, to możliwe, że dla własnej satysfakcji doda do tej puli mitologii wątki słowiańskie i nordyckie. Chociaż z jakiegoś powodu nie są one istotne z punktu widzenia podstawy programowej, co jest w sumie mega dziwne, bo możesz nigdy w swoim życiu nie odwiedzić Grecji, ale na sprawdzianie musisz w pół sekundy odtworzyć cały lore postaci, po których jedyny fizyczny ślad to rozpadające się pomniki na jakiejś randomowej wyspie, na którą lata wizard. A co no? Generalnie każda społeczność, o której masz okazję uczyć się na historii starożytności, miała jakiś tam swój zestaw wierzeń i sposób tłumaczenia sobie rzeczywistości, którego zapis to właśnie zbiór mitów, czyli mitologia. W sumie taki najbliższy naszemu kręgowi kulturowemu zbiór, no właśnie taki mitologiczny, to Biblia, przypowieści i interpretacje tychże w formie na przykład nawet kazań. No to właśnie jest taki rozbudowany lore, ale z jakiegoś powodu te rzeczy w nauce języka polskiego silnie rozdzielamy, także że ty też, żeby w trakcie odpowiedzi przy tablicy nie zostać spalonym na stosie jako innowierca, lepiej nie mów tego dalej i rozgraniczaj pomiędzy Biblią a mitologią. Thank you for your question. Jan Paweł II. Religia, postawa, zdjęcia z Fatimy. No dobra, mamy jakiś pierwszy punkt, ale wbrew pozorom powiedzenie komisji egzaminacyjnej albo nauczycielce, że mitologia to zbiór mitów, nie wystarczy, żeby zdać maturę na 100%, zostać prawnikiem, a potem kupić sobie fajnego elektrycznego SUVa. Bo do tego trzeba jeszcze zrozumieć, czym jest mit. I tutaj zaczynamy schody, bo definicji tego pojęcia jest oczywiście bardzo dużo, ale to tak dużo, że naprawdę każda definicja mitu, jaką poznasz w szkole, to w sumie wzięła się z tego, że twoja nauczycielka albo może autor podręcznika po prostu wybrał sobie, albo wybrała jedną z nich. Komora mieszania jest pusta, zwolnienie blokady. Generalnie, jeśli chodzi powiedzmy o taki aspekt techniczny mitu, to jest to ubarwiona wymyślonymi szczegółami historia o jakiejś postaci albo wydarzeniu. No to też jest opis bardzo ogólny i bezpieczny. No więc jest to opowieść o przede wszystkim bogach, demonach i bohaterach, a także nadnaturalnych wydarzeniach, czyli jest to taka próba wyjaśnienia odwiecznych zagadnień bytu, może świata, może pochodzenia i sensu życia, albo śmierci, dobra, zła, czy przeznaczenia człowieka, czyli generalnie mity są o ambitnych tematach. W języku starożytnej Grecji mit oznacza po prostu opowieść. No i to dość jasno pokazuje takie ogólne podejście do definicji mitu. W większości definicji podkreśla się dodatkowo intencja, czyli odpowiedź na pytanie, po co powstawał no właśnie mit. No i chodziło, zdaniem większości badaczy, o to, żeby właśnie tłumaczyć sobie otaczający świat i uczyć społeczność, czy w ogóle wszystkich, czyli społeczność, takich poprawnych czy pożądanych zachowań. Prosty przykład. Jesteś ojcem dwójki dzieci i posiadasz wiedzę na temat morza. Wiesz, że morze jest niebezpieczne i można się w nim utopić. I teraz albo dlatego, że nie wiesz, czemu morze jest niebezpieczne i próbujesz tą wielką pustkę w swojej głowie jakoś wytłumaczyć, albo po to, żeby wytłumaczyć swoim dzieciom, żeby wiedziały, że morze jest niebezpieczne, wymyślasz sobie boga morza. Nazywasz go Posejdon i zaczynasz opowiadać o nim, jakby był to
to twój jakiś daleki kumpel, albo ktoś, o kim ty sam słyszałeś albo słyszałaś. Tłumaczysz sobie, że Posejdon jest wiecznie zdenerwowany, a ponieważ włada morzem, najlepiej nie wchodzić mu w drogę i nie kąpać się w morzu, bo no właśnie jest taka opcja, że nas porwie to morze i roztrzaska o skałę. Z frustracji. W sensie może, ale tak naprawdę Posejdon, bo się zdenerwuje. No i tak powstaje właśnie mit numer jeden, czyli historia Posejdona i w ogóle cały jego charakter. Problem pojawia się, kiedy jedno z twoich dzieci albo ty sam zaczynasz zadawać sobie pytanie, co tak bardzo denerwuje Posejdona, że morze jest niebezpieczne. Ale to tak naprawdę nie jest żaden problem, tylko zaproszenie do tego, żeby obok mitu numer jeden stworzyć mit numer dwa o żonie Posejdona, która jest powodem jego frustracji i w ogóle to zostawiła go dla jakiegoś innego gościa, powiedzmy, bo Boga roślin. I taki właśnie, no mega uproszczony w sumie, ale jednak prawdziwy mechanizm przedstawia tworzenie się mitów i właśnie to, jak powstaje ten wielki lore, który na samym końcu nazwiemy mitologią, na przykład mitologią grecką. Osobne miejsce w definicji mitu zajmuje jedna z jego cech, którą z radością ogłosi ci nauczycielka na pierwszej lekcji no właśnie tego zagadnienia. Mówi się, że mit ma charakter uniwersalny. Co to znaczy? Jest na to przynajmniej kilka odpowiedzi. Wszystkie są ambitne i w sumie wszystkie są naprawdę ciekawe. Ja przedstawię ci taką, z której wynika większość tego, co powie ci na ten temat podręcznik. Jest to koncepcja Carla Gustava Junga, czyli ulubionego psychologa twojego kolegi z klasy, który mentalnie jest 40-letnim ojcem dwójki dzieci i właścicielem 10-letniej Skody Octavii, ale został za kary zamknięty przez bogów w ciele 16-latka. Zdaniem Junga, mit jest formą przejawiania się tzw. archetypów, czyli postaw ludzkości, którą prezentujemy niezależnie od otaczającego nas kontekstu czy rzeczywistości. W swojej pracy Psychologia a religia Jung stwierdził, że no właśnie archetyp to forma albo obraz o charakterze zbiorowym, przejawiająca się w całym świecie jako część składowa mitów i przyjmująca charakter powracający. Co? Czyli, że na całym świecie ludzie, którzy nie mają ze sobą żadnego kontaktu, tłumaczą sobie podobne rzeczy, czyli ciekawią ich podobne zagadnienia, mało tego, robią to w podobny sposób, czyli mitologie między sobą są prawie że identyczne w wielu aspektach, co pokazuje, że mitologia w pewnym sensie wypływa z twojej jakby potrzeby, no jakby, dobra, nie jestem psychologiem, ciekawe, ale nie umiem powiedzieć. A tak naprawdę najciekawsze moim zdaniem w pojęciu uniwersalności mitu jest to, że wielu badaczy stara się wykazać, że mity wypływają właśnie z twojej podświadomości, ale jednocześnie aktywnie na nią wpływają i dyktują całą pulę decyzji podejmowanych przez nas jako jednostki, ale też przez całe społeczeństwa. Bo chociaż nie da się wykazać, że na przykład głosujemy w wyborach na kandydata, który wydaje ci się dobrze panować nad emocjami, bo znasz mit o Dedalu i Ikarze i wiesz, jak się może skończyć kozakowanie i nie chcesz, żeby kozak był na przykład, nie wiem, prezydentem, to wydaje się jednak, że coś w tym jest i że ta relacja społeczeństwo-mit, po pierwsze, jest serio dwustronna, czyli z jednej strony to my wymyślamy mity, ale potem jak je już poznamy, to one dyktują naszą rzeczywistość, a z drugiej strony ten wpływ mitów jest dużo bardziej złożony niż mogłoby się wydawać. I jakby nic z tego dalej nie wynika i w ogóle do niczego ci to niepotrzebne, ale jest to po prostu ciekawe. Ty okłamałeś 40 milionów Polaków prawie. Okej, jeśli już wiemy, o czym mówimy, to warto dodać funkcję mitów do tego zestawienia, czyli odpowiedzieć w sposób możliwie prosty na pytanie, dlaczego społeczności tworzyły, a potem kultywowały mity. Dlaczego? Pierwsza odpowiedź jest jeden do jeden z tego przykładu z Posejdonem, bo mity pełnią właśnie funkcję poznawczą. To znaczy, że wyjaśniają w sposób symboliczny i taki umowny, no ale jednak bardzo, bardzo konkretny jednocześnie, co w czasach starożytnych było taką tajemnicą, czy nie było możliwe do zrozumienia, czy wytłumaczenia, na przykład naukowo. To dlatego wszystkie żywioły, albo na przykład jakaś pogoda ma swój mit, bo wszystko to, co nie jest łatwe do ogarnięcia, po prostu tłumaczysz jakimś bogiem, nie? Albo jakąś kłótnią bogów, albo romansem bogów, czymś tam związanym z czymś dziwnym. Druga ważna funkcja jest określana jako światopoglądowa. Mity zawierają podstawy wierzeń religijnych, mówią jak no, na przykład stworzono świat, kim są bogowie, jaka jest relacja między ludźmi, czyli tymi, którzy sobie mity opowiadają, a właśnie bogami. Poza samym tłumaczeniem historii bogów, mit w tym kontekście ukazuje też hierarchię pomiędzy bogami. Na przykład tłumaczy, że nie wiem, bogowie słońca są lepsi od bogów wiatru, bo bóg słońca jest większym kozakiem. To musiało być w ogóle ciekawe, że jakby ludzie tworzyli mity tak, żeby, jak się było na przykład kapłanem Boga Słońca, to tworzysz taki mit, żeby Bóg Słońca był kozakiem, a ci inni tworzą mit, gdzie inny Bóg jest kozakiem i nie wiadomo, co się dzieje. Pewnie nikt tak nie robił.
Po latach, głównie na potrzeby matury i studiów z kulturoznawstwa, wyróżniono także funkcję literacką i kulturotwórczą. Funkcja literacka mówi po prostu o tym, że mity po powstaniu stanowią świetną bazę do inspiracji, jeśli chodzi o tematykę i styl. I ma to w sumie sens, bo jakby się nad tym zastanowić, to faktycznie ciężko jest znaleźć omawianego w szkole autora z powiedzmy XVI, XVII, nie wiem, XX wieku, który nie odwoływałby się do mitologii w chociaż jednym ze swoich topowych utworów, albo który nie wzorowałby się w sposób świadomy, albo taki nieświadomy, ale też serio widoczny do właśnie jakiegoś, czy nie wzorowałby się na jakimś micie. No to po prostu popularna sprawa. Funkcja kulturotwórcza z kolei tłumaczy, że mity są skarbnicą symboli, właśnie archetypów, postaw i tematów do dziś obecnych w naszej kulturze. Ale paradoksalnie najlepszy przykład tego, że mity greckie tworzą naszą polską tożsamość i kulturę, to jest dla mnie fakt, że dosłownie uczysz się ich w szkole, w sensie o mitach greckich i o tym, że one tworzą tą tożsamość i kulturę. To jest taka relacja trochę jak z epopeją, czyli najważniejszym dziełem literackim w historii naszego kraju, którego status tego właśnie najważniejszego dzieła wynika z tego, że w pewnym momencie ktoś stwierdził, że to jest najważniejsze dzieło literackie i później wszyscy już poznają Pana Tadeusza jako najważniejsze dzieło literackie, więc to czyni go najważniejszym dziełem literackim. I trochę podobnie jest właśnie z mitologią, moim zdaniem. Swoją drogą polecam Ci mój odcinek o epopei. Ciekawe szachy 7D literackie. Pewnie Cię to nie obchodzi, ale polecam. Teraz chwilę może zaboleć, jak w trakcie borowania, bo będą cztery słowa, z których żadne nie przydać się w żadnym innym kontekście, poza sprawdzianym z mitologii, ewentualnie w trakcie rozmowy z kosmitą, który z jakiegoś powodu po wylądowaniu na Ziemi jest ciekaw, jakie są rodzaje mitu. No więc wyróżniamy cztery typy. Mity teogoniczne, czyli opowiadające o tym, jak narodzili się bogowie z różnych pokoleń. Mity kosmogoniczne, czyli jak powstał świat, który no właśnie poznajesz w mitologii. Mity antropogeniczne, czyli dotyczące pochodzenia człowieka, tak? Antropocentryzm na przykład, czyli patrzenie z perspektywy człowieka na świat. No i mity genealogiczne, opowiadające o dziejach wszystkiego innego, czyli głównie herosów, tytanów, jakichś rodów ludzkich. No i tutaj można by postawić kropkę, ale na koniec nauczę Cię umiejętności tak bardzo nieprzydatnej w dorosłym życiu, że obliczanie obwodu trapezu to przy tym podstawa survivalu, a znajomość dat antycznych bitew to podstawa każdego smalltalka. No jest na co czekać, bo umiejętność, o której mówię, to rozróżnianie pomiędzy mitem a innymi, podobnymi i regularnie spotkanymi w trakcie nauki tworami literackimi. This is epic. No więc po pierwsze, mit różni się od legendy i różnica polega na tym, że legenda nie opowiada o bóstwach czy postaciach nadprzyrodzonych, ale o postaciach historycznych lub uważanych za historyczne, czyli takie, które nawet jeśli nie istniały, to w sumie wygląda jakby istniały. Na przykład król popiel, którego zjadły myszy, mógł istnieć i mógł też nie istnieć, ale nie ma to żadnego znaczenia, bo w legendzie o popielu w sumie był po prostu królem. W mitach zdarzy się postać czy wydarzenie historyczne, ale to jest po pierwsze użyte raczej jako taka luźna inspiracja, a po drugie te proporcje są po prostu zdecydowanie przesunięte w stronę jakiegoś boga, herosa czy wojny gigantów. Dokładnie z tego samego powodu mit różni się od baśni. Tutaj również chodzi o te proporcje. W baśni dodatkowo większość cech nadprzyrodzonych, które mogą się pojawić, są kojarzone z rzeczami złymi. Kojarzą się na przykład z jakimś grzechem, występkiem, albo przynajmniej są owiane tajemnicą. A mity są tak bardzo in your face, o superbohaterze, o Bogu i o jakichś mających nieskończoną manę postaciach, które robią mega dziwne rzeczy cały czas. I właśnie o to chodzi, że one robią te dziwne rzeczy. Dlatego to jest w ogóle ciekawe. Mit nie jest też bajką, dlatego że bajka jest opowieścią mega przyziemną i ma być prosta, łatwa, przyjemna, logiczna i zrozumiała. Przez co nie spełnia w sumie żadnej funkcji mitu, który tłumaczy sens istnienia, ludzką psychikę albo odpowiada na pytanie, czemu istniejemy na Ziemi. No i pięknie, mamy to. Z jednej strony można powiedzieć, że mity nie mają już teraz przed tobą żadnych tajemnic, ale z drugiej strony w sumie w tym całym materiale nie omówiliśmy ani jednego mitu. W sensie mówiłem o Posejdonie, ale to nie jest wcale mit o Posejdonie. Wymyśliłem to, co tam padło. How dare you? I to jest właśnie piękno życia, piękno systemu edukacji, piękno małych rzeczy, którymi należy się cieszyć. Ja serio cieszę się, jeśli dotarłeś albo dotarłaś ze mną aż tutaj. Dzięki, że oglądasz moje rzeczy, musisz mieć psychę ze stali i determinację konia z podmorskiego oka, żeby wytrzymać ze mną aż tyle. Polecam Ci w takim razie inne moje materiały. Sprawdź się jeszcze bardziej, bo na pewno wymiękniesz. Cześć!